comes within the souls of men when they realize their oneness with the universe. When they realize it is really everywhere. It is within each of us. Wysokość zarejestrowana 2885 metrów, czas wejścia według normy. Jak droga poszła? 5 godzin. Droga na początku poszła, ale teraz jest zdecydowanie lepiej. Cieszymy się, Pawełku? Dżungla zdobyta to najważniejsze. Tak. Daliśmy radę, chociaż uciekamy potem. Nie walczyliśmy z komarami, bo ich nie było. Trochę małp, trochę ptaków i to wszystko. Generalnie jest cool. Okej, okay. Ja małp nie widziałem. Baranko i leży na takim płaskowyżu u stóp Kilimandżaro, które teraz wyłoniło się za chmur, co jest dosyć rzadkim widokiem, no ale powiem szczerze, pięknie. Powiem szczerze, to chyba najładniejszy obóz w moim życiu. Oprócz tego harcerskiego w 8 klasie liceum. Tak. Ania, jak się czujesz, powiedz? Spalona harcerka. A pokaż, co ukrywasz pod kapeluszem. Lepiej nie. Tak. Agnieszko, teraz powiedz mi, czy masz jakąś specjalną metodę, żeby zdobyć kili? Mam specjalną metodę. Dużo odpoczynku, mało stresu, dużo picia i odpowiednia dawka leku w razie czego. Jestem odpowiedzialna za stronę medyczną, tutaj nad apteczką cały czas czuwam, także myślę, że będzie dobrze. Za tymi ciemnymi okularami ukrywa się... Piotr. I Piotr, jakie ma wrażenia i po samopoczucie przed wejściem na kili? Znaczy, czuję się świetnie, z innych wysokich gór to do tej pory byłem na rysach. Także doświadczenia nie mam zbyt wielkiego, ale jestem dobrej myśli. Czy mycie włosów na tej wysokości to jest też przeżycie ekstremalne? Tak. Pierwszy raz myłam włosy na wysokości... 3800. 3800, dzięki za podpowiedź. W jednej małej misce wody. Także rewelacja. Niezapomniane przeżycie. Kilimandżaro jest lepsze od góry Kościuszki w Australii? No chyba tak. Chyba tak, jeszcze tam nie byłem na Kościuszki, nie? Musisz pojechać. No powiedz, Paweł, jak tam twoje wrażenia z punktu widzenia redaktora? Ja mogę powiedzieć tyle, że nasi przewodnicy twierdzą, że Kili can kill you.
Ale to chyba nieprawda. Połowa z naszej grupy umierała tej nocy, ale mają się dobrze. No jest kilka zasad, które trzeba przestrzegać, żeby zdobyć tę górę. Przede wszystkim trzeba iść bardzo powoli, nawet jak nogi mówią co innego i serce wyrywa się do przodu, trzeba przystanąć. Następnie trzeba pić dużo wody. No i góra jest do zdobycia. A czy ją zdobędziemy? Zobaczymy, mam taką nadzieję. Dzięki. Dajma, everything ok? Dobra. Udało się zrobić jakieś kultowe zdjęcie? Fantastyczne klimaty, fantastyczna baza i szykuje się przed nami całkiem ciekawe wejście. Jest po prostu bosko. Czy Kili i Kiliu? Na razie zostałem przez nią bardzo mocno potraktowany. Z całym szacunkiem będę dzisiaj się do niej odnosił, bo góra jednak daje czad. Ta ścianka, która ma około 250 metrów, wybierze z nas wszystkie siły. Na szczęście czeka nas potem zejście do obozu na tej samej wysokości, na której dzisiaj jesteśmy. Tam czeka nas nocne, tylko 3-godzinne podejście do ostatniego obozu, z którego zaatakujemy Kilimandżaro o 12 nocy. Do ostatniego obozu. Czeka nas tylko atak szczytowy. Kamil, jak tam jesteś przygotowany? Kalesony założone? Wszystko w porządku będzie. Coraz lepiej się wszyscy czują, także nie, raczej nie będzie problemu. Ale to chyba szykuje się... Szczyt będzie nasz. Bo inaczej będzie super makarny. To na bliższy dobór. Halo, halo! Jak się pan czuje? Na szczycie Kilimandżaro. Najwyższego wierzchołka Afryki. Żyjesz? Gratuluję, chłopie. Dawaj, bo ludzi nie ma, trzeba zdjęcia robić. Jak się czujesz? Wspaniale! Witamy na szczycie Afryki. Po ilu godzinach? Po 6,5 godziny jesteśmy na wierzchołku. Zimno.